Płaska Ziemia. Rozmowa z Ateną i Aneką. Materiał z kanału Cosmic Agency, opublikowany 27 września 2021 roku. Witajcie, moi przyjaciele z Agencji Kosmicznej. Jestem Gosia. Jak się czujecie? Dzisiejszy film jest na temat płaskiej Ziemi. I tak, wiem, że wielu z Was wie, że to po prostu śmieszne i dlaczego w ogóle rozmawiamy o płaskiej Ziemi, ale najwyraźniej jest wielu ludzi, którzy interesują się tą teorią, którzy śledzą ruch płaskiej Ziemi i wierzą w to, co głosi ta teoria. Ja nie wiem, bo sama tego nie śledzę, nie mam zbyt dużo czasu, żeby to zbadać, ale nawet Robert, mój partner z kanału hiszpańskiego, powiedział mi, że tak, że ten ruch płaskiej ziemi zyskuje popularność i ma mnóstwo zwolenników. I otrzymuję również od was e-maile, w których prosicie mnie o rozważenie argumentów za teorią płaskiej ziemi. I niektóre komentarze twierdzą również, że nie możemy być brani na poważnie, jeżeli dalej będziemy się opowiadać za modelem Okrągłej Ziemi. Więc ten film jest tak naprawdę wynikiem rozmowy, w której ja nie brałam udziału. To był Robert i Athena z Faru na początku, a potem będzie to Robert z Aneką, którzy luźno rozmawiają na ten temat. To w żaden sposób nie było. Zaprojektowany na potrzeby nagrania. To była tylko rozmowa, którą odbyli, luźno omawiając różne argumenty ruchu płaskiej ziemi. I oboje zdecydowaliśmy, że jest to wystarczająco dobry materiał, aby się nim z Wami podzielić. Więc to będzie to. Rozmowa Roberta z Aneką, a na koniec wysyłam Anece pięć Waszych pytań. Wysłałam jej pięć pytań, albo sześć, już nie pamiętam. Od was, które ostatnio zostawiliście mi w pewnym miejscu, które uzupełnią ten temat. Teraz, jeśli chcecie pogłębić ten temat, to już go dyskutowaliśmy na samym początku naszego kontaktu. To było kiedy Sfarus Erry była z nami, jakieś trzy lata temu. I ona wspomniała, dlaczego teoria płaskiej ziemi nie jest poprawna i dlaczego nie może być poprawna. Dała nam te duże artykuły napisane przez nią. A jeden z nich dotyczył mechaniki manifestacji. I w jednym z nich jest wspomniane, dlaczego cała materia, cała materia, duża czy mała, jest formowana dzięki dynamicznej i matematycznej geometrii toroidu. Wszystko jest toroidem. My także, i planety także. Więc tak samo Ziemia jest toroidem. Więc wejdźcie na stronę swaru.org i w wyszukiwarce wpiszcie słowa Flat Earth, czyli płaska ziemia, a ta transkrypcja Wam się wyświetli. Kolejnym dodatkiem do filmów jest to, że zanim zacznę mówić, to powiem, w jakim języku został on oryginalnie zaprezentowany. Więc jeśli było to w języku angielskim, to powiem oryginalnie w języku angielskim i w ten sposób będziecie wiedzieć, czy jest to tłumaczenie, czy nie. Ponieważ niektóre błędy, które się tam pojawiają, są prawdopodobnie wynikiem mojego tłumaczenia, więc miejcie to na uwadze. Więc zostawiam Was z tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trochę się rozwlekłam, ale no cóż, i do zobaczenia w następnym filmie, jak zawsze. Miłego oglądania. Oryginalnie w języku hiszpańskim: Atena. Jaki jest cel agendy płaskiej Ziemi? Kontrola populacji na Ziemi. Co ludzie powinni wiedzieć, a czego nie powinni, co, kiedy i jak. To jest kontrolowane przez CIA i ich sojuszników, oraz ich interesy na całym świecie. Mają wszystko podzielone na segmenty. Tak więc, agenda płaskiej Ziemi. Jest kolejnym poziomem ich aparatu dezinformacyjnego. Innymi słowy, zalewają internet śmieciowymi informacjami, aby ludzie nie wiedzieli, kogo słuchać, ani komu wierzyć. To powoduje konflikty, i tego właśnie chcą, bo to wyczerpuje ludzi i nie pozwala im się na niczym skupić, bo nic nie jest dla nich jasne. Za pomocą agendy płaskiej Ziemi kontrolują zwolenników teorii spiskowych, którzy nie wierzą w kłamstwa NASA i na tym opierają swoje przekonania. NASA kłamie, więc Ziemia musi być płaska. Następnie tworzą konflikty i kłótnie między tymi, którzy wierzą w jedną rzecz, a tymi, którzy wierzą w inną. Takiego konfliktu szukają, ponieważ to ukrywa prawdę. Nie mogą powstrzymać wycieku prawdy do ludzi. Mogą jedynie narzucać niezliczone sprzeczne historie, które dają alternatywne narracje. Więc ukrywają prawdę wśród tony śmieci, zawsze w ten sam sposób. Biorą coś, co jest prawdą. A następnie wykorzystują to do uzasadnienia kłamstwa. Nie rozumiem, co zwolennicy płaskiej ziemi mają na myśli. Po prostu dlatego, że nigdy nie słyszałam, aby odpowiedzieli na najważniejsze pytanie: co jest po drugiej stronie monety po drugiej stronie ziemi? To właśnie robią kontrolerzy. Tworzą zamieszanie, wykorzystują to, co każda grupa ludzi chce usłyszeć, aby dać im tego więcej i utrzymać nad nimi kontrolę. I do tego potrzebują metadanych dotyczących populacji co wyjaśnia jeden z powodów, dla których stale szpiegują zwykłych obywateli i ich tendencje dotyczące wszystkiego. Od ubrań, muzyki po idee religijne i polityczne. Mechanizmy religii i polityki są ich głównymi instrumentami, a ruch New Age również jest kontrolowaną przez nich religią. Teoria płaskiej Ziemi koliduje z koncepcją istot pozaziemskich, ponieważ jeśli Ziemia jest płaska, to nie ma innych planet. Nie ma więc również istot pozaziemskich, więc wszystko, co pozaziemskie, nazywają demonami i istotami międzywymiarowymi, ale to tylko kolejna agenda zamieszania i tworzenia konfliktów, aby utrzymać populację w separacji, aby nie mogła się zjednoczyć, ponieważ gdy jest zjednoczona, to stwarza im problemy. Aneka Idee płaskiej ziemi. Myślę, że oni po prostu spożywają zbyt dużo fluoru w jedzeniu i pastach do zębów. Komunikują się i między sobą podtrzymują tę fałszywą rzeczywistość. Tak, i czują się akceptowani wśród swoich. Jedną z rzeczy, które przytaczają, jest to, że są nagrane eksplozje nie wiem jakiego rodzaju coś jakby atomowego. I że eksplozja osiąga punkt, w którym zderza się z jakąś kopułą, i wystrzelili też pociski w tę kopułę. Oczywiście, ja w nic z tego nie wierzę. Nie widziałem tych filmów, ale oni tak to argumentują. Jedyną kopułą są pasy Van Allena. Nie jest to metalowa kopuła, ani ciało stałe. Ponownie ich argumentacja to ignorancja, ponieważ fala uderzeniowa, sygnały radiowe, a nawet światło, Zderzają się z różnymi warstwami atmosferycznymi, z magnetosferą i z pasami van Allena, w zależności od częstotliwości i natury tego, co jest wysyłane jako fala. I odbijają się tak, jakby natrafiły na coś stałego. Zjawisko to było często wykorzystywane, gdy statki używały normalnego radia na duże odległości. To są odbicia atmosferyczne. Ponownie, jest to po prostu ignorancja. A zwolennicy płaskiej Ziemi wykorzystują zjawiska, które da się wyjaśnić za pomocą podstawowych zasad fizyki, do udowodnienia swoich teorii. Zdarza się również eksplozja, która na dużych wysokościach, z powodu braku ciśnienia atmosferycznego, przybierze kształt przypominający rozciągnięty grzyb atomowy. Dzieje się tak również wtedy, gdy eksplozja lub jej ekspansja uderza w inną, gęstszą warstwę atmosfery. Co jest znane jako inwersja termiczna, tworząc iluzję, że w coś uderzyła. Inwersja termiczna wyjaśnia również, dlaczego czasami można zrobić zdjęcia dwóch słońc. To tylko odbicie, tak jak iluzja wody na gorącej drodze asfaltowej, która jest efektem odbicia światła od kropli pary wodnej, która unosi się nad rozgrzanym asfaltem. Nie chodzi o to, że istnieją dwa słońca. To po prostu powszechny efekt optyczny. To ten sam efekt, który występuje przy wszystkich eksplozjach, które przyjmują kształt grzyba atomowego. Na dużych wysokościach jest on jedynie wzmacniany przez niskie temperatury i brak ciśnienia atmosferycznego. Tak. Tak samo kiedy amatorzy wystrzeliwują w kosmos minikamerę przyczepioną do balonu. I nadchodzi moment, kiedy balon eksploduje. Oni mówią, że to dlatego, że zderza się z kopułą. Wszystkie balony eksplodują mniej więcej na tej samej wysokości. Tak. Ich kolejnym argumentem jest to, że widzą, iż statki na morzu nie znikają za horyzontem w odpowiedniej odległości, która byłaby obliczona według Archimedesa, według średnicy Ziemi. To nie zdarza się na całym świecie, tylko w niektórych miejscach. A to dlatego, że Ziemia jest czymś naturalnym. Nie jest idealną kulą wykonaną w fabryce, jest geodą. Jest niedoskonała i ma obszary, które są bardziej spłaszczone niż inne. Nie jest to zbyt widoczne gołym okiem i nie jest to widoczne z kosmosu. Ale jest to mierzalne. Tak mają wszystkie planety w mniejszym lub większym stopniu. Mówią, że Ziemię uformowała skała. Opierają to na starożytnych kulturach najwyraźniej na tych kulturach, których kabała nie chciała wyeliminować. Z pewnością kultury, które wyeliminowali, mówiły coś innego na przykład, że jesteśmy obywatelami międzygwiazdnymi. To jest częścią ich agendy, aby ludzka mentalność powróciła do czasów średniowiecza, aby nic nie było uważane za realne. To jest bliższe rzeczywistości. To jest kształt Ziemi, ale przesadzony. Nie jest tak zdeformowana, ale jest mierzalnie nieregularna, jak można się spodziewać po czymś naturalnym. Zobaczmy, jaka logika jest w tym rysunku. Żadna. Co to generuje? Co to podtrzymuje? Jaka jest tam dynamika? Prawy rysunek jest prawdą, tylko deformacja na nim została zbyt wyolbrzymiona, aby można ją było lepiej zrozumieć. Jeśli cała ta teoria płaskiej Ziemi wydaje ci się absurdalna, to wyobraź sobie, co ja czuję, patrząc na to wszystko z góry. Wspominają starożytne kultury i ich wizję Ziemi. Już przed Archimedesem bardzo dobrze wiedzieli, że jest okrągła idealna, przesadzona, ale poprawna. Na pierwszy rzut oka wygląda na okrągłą. Zauważ również, że wypukłości i zagłębienia nie pasują do zdjęć. To tylko przybliżenie. To nie jest rzeczywisty pomiar. Tak, to jest tylko ilustracja, interpretacja, aby było to łatwiej zrozumieć. To jest geoda? Tak, jak ziemniak. Czy wszystkie planety są geodami? W taki czy inny sposób, w mniejszym lub większym stopniu tak. Jedyne, które są całkiem okrągłe, to te gazowe te bez widocznej stałej powierzchni jak Jowisz, Saturn, Uran i Neptun również Słońca. Chociaż tam są wybuchy, które deformują widoczną powierzchnię więc nawet Słońca nie mają równej powierzchni. A planety gazowe również nie są idealnymi kulami. Wybrzuszają się na równiku i spłaszczają na biegunach. Są toroidami. To dlatego księżyc jest sztuczny, bo jest kulisto metaliczny. A słońce z naszego punktu widzenia wygląda jak kula gazu. Tak, księżyc jest idealną kulą, ponieważ jest sztuczny. Ale nawet księżyc ma deformację ponieważ jego konstrukcja również nie jest idealna. Mówią również o zaćmieniu Księżyca, które pokazuje, że Ziemia nie jest płaska. Myślę, że to odnosi się do tego obrazu. To nie jest dokładnie ten obraz, ale widać tam cień Ziemi. Twierdzą też, że Ziemia jest płaska, ponieważ linie lotnicze nie przelatują nad biegunem południowym. A powinny, ponieważ jest to najbardziej bezpośredni lot, najkrótsza trasa między dwoma punktami. I nie rozumieją, dlaczego te trasy lotnicze nie są wykorzystywane. Po pierwsze, linie lotnicze unikają niebezpiecznych stref dla samolotów na wypadek konieczności awaryjnego lądowania. A po drugie, Antarktyda jest strefą zakazu lotów, ponieważ jest obszarem zmilitaryzowanym. Dlatego samoloty nie latają nad biegunem południowym? Chociaż mówią, że istnieje traktat, który zaprzecza, że jest to strefa zmilitaryzowana, ale jest to zrozumiałe, że jest to niebezpieczny obszar. Zaprzeczyli również istnieniu strefy 51, ale nawet bez jej istnienia samoloty cywilne nie mogłyby tam przelatywać. Znam ten traktat z biegunem południowym. Ale jest on daleki od rzeczywistości. Nie przelatują tam, ponieważ obszar jest zmilitaryzowany. Ziemia jest niejednorodną kulą, a fakt, że nie jest jednorodną kulą, ale ziemniakiem, wyjaśnia również anomalie magnetyczne i grawitacyjne na jej powierzchni. I to wyjaśnia również prądy oceaniczne? Czy nie ma to z tym nic wspólnego? Tak, wszystko jest ze sobą powiązane, ale to nie jest jedyna przyczyna. Zawsze myślałam, że celem forsowania teorii płaskiej Ziemi jest zdyskredytowanie wszystkich kontaktów z UFO i istotami pozaziemskimi, ponieważ jeśli Ziemia jest płaska, to nie ma innych planet. I wrzucają wszystkie rzeczy pozaziemskie, takie jak UFO i tym podobne, do dwóch kategorii. Po pierwsze, byłaby to demonologia z silnym obciążeniem religijnym, a to oznacza powrót do mentalności średniowiecza. Albo mówią, że istoty pozaziemskie są międzywymiarowe i to drugie jest częściowo prawdą. Tak, to powrót do mentalności średniowiecza. Tak się dzieje za każdym razem, gdy oddalamy się od istnienia rzeczywistości poza Ziemią i opieramy się na kolejnych fałszywych rzeczach. Zaprzeczanie geodezyjnemu kształtowi Ziemi implikuje wiele rzeczy, jak podróże kosmiczne, obywatelstwa międzygwiezdne i tym podobne. A co federacja ma wspólnego z płaską Ziemią? Chociaż mam wrażenie, że mają swoje macki we wszystkim, to nie widzę tu żadnego oczywistego, bezpośredniego związku. Dla mnie agenda płaskiej Ziemi istnieje przede wszystkim dla wprowadzenia w błąd populacji, do tego stopnia, że nie będzie wiedziała, co jest prawdziwe, a co nie. To również czyni ich bardziej potulnymi, ponieważ mają mniej ideologii do obrony. Inną bardzo oczywistą rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że zwolennicy płaskiej Ziemi kryją się za faktem, iż NASA kłamie. I to jest prawda. NASA nie tylko kłamie, ale jej prawdziwym celem jest okłamywanie ludzi, aby służyć jako przykrywka dla innych prawdziwych planów kosmicznych, takich jak program promu kosmicznego SSP. Ale to, że NASA cały czas kłamie, nie oznacza, że Ziemia jest płaska. Gdyż od tysięcy lat jeszcze przed powstaniem NASA udowodniono, że jest okrągła. Uważam, że ludzie zaczynają wierzyć w płaską Ziemię, ponieważ dopiero co się obudzili i zdali sobie sprawę, że NASA kłamie, i nie mają niezbędnego zaplecza, aby wiedzieć, co za tym stoi lub jakie są inne agendy. Ponieważ tego nie rozumieją, lub wierzą w inne rzeczy zwane teoriami spiskowymi. Po prostu nie są jeszcze na poziomie niezbędnym do zrozumienia wszystkich kłamstw i agent. I tak samo jest z niedawną chorobą. Przepraszam, Aneka, ale nie zrozumiałam. Co masz na myśli, mówiąc, że Jeśli Ziemia jest płaska, to nie może być innych planet ani istot pozaziemskich? Wyobrażam sobie, że płaska Ziemia unosi się w przestrzeni jest płaska, a wokół niej jest więcej planet, ale również płaskich. W tym sensie życie może istnieć również poza Ziemią, chyba że zaprzeczają także przestrzeni poza Ziemią. To jest kolejna teoria bez fizycznego wsparcia o tym, jak to możliwe, że planety są płaskie. Najbardziej powszechnie akceptowana teoria płaskiej Ziemi głosi, że inne planety nie istnieją, ale są projekcjami, jak Księżyc i Słońce na sklepieniu lub kopule. Ale tak, obserwujemy, że istnieje nieskończenie wiele wariantów teorii płaskiej Ziemi. Mówią, że nie istnieją? Nie wiedziałam tego. A co według nich jest na zewnątrz? Tak, to jest najsilniejszy trend wśród teorii płaskiej Ziemi, najbardziej akceptowany. Mówią, że gwiazdy nie istnieją, są tylko projekcjami na kopule. A krawędzie płaskiej Ziemi to lodowe ściany Antarktydy, jak widać na tym obrazku. Jednym z argumentów zwolenników płaskiej Ziemi jest pytanie o to, dlaczego tęcza ma kształt łuku. To efekt soczewkowy związany z wodą w atmosferze. Refrakcja? Tak. Nie mogę zrozumieć, w jaki sposób Ziemia się porusza. Tak, Ziemia się porusza, co jest zgodne z danymi nawigacyjnymi statków. Czego nie widać na tym gifie, to to, że inne gwiazdy wokół Słońca również poruszają się z nim z tą samą prędkością i w idealnej synchronizacji. Co daje iluzję, że Słońce i otaczające je gwiazdy tworzące konstelacje nie poruszają się. Ta prędkość ruchu w przestrzeni nie jest aż tak zauważalna, ponieważ całe ramię galaktyki porusza się jako jedna masa z niewielkimi różnicami między obiektami gwiezdnymi, które je tworzą, ze względu na dynamikę ruchu charakterystyczną dla każdej strefy. Oryginalnie w języku angielskim. Dodatkowe pytania od publiczności. Proszę, opowiedz o wszystkich rzeczach, które widzimy w oddali, a które powinny znajdować się za horyzontem, lecz tak się nie dzieje. O ile wiem, wszystkie rzeczy chowają się za horyzontem. Czasami mogą być widoczne z większej odległości, w zależności od lokalizacji. Ponieważ Ziemia nie jest idealnie okrągła, jest nierówną skałą. Oczywiście jest to przesadzony kształt, tak dla jasności. Z kosmosu Ziemia nadal wygląda na całkiem okrągłą, ale tak nie jest. Ktoś mnie poprosił: Zapytaj, czy atmosfera Ziemi obraca się razem z nią? I gdzie przebiega linia demarkacyjna pomiędzy Ziemią a kosmosem? Bo przecież cała galaktyka nie mogłaby się obracać razem z Ziemią. Atmosfera Ziemi składa się z kilku warstw, które różnią się w zależności od temperatury i poziomu wilgotności oraz innych czynników. Te warstwy poruszają się w różnych kierunkach, co powoduje powstawanie wiatru. Poruszają się w różnych kierunkach z powodu kilku czynników, takich jak na przykład zmiany temperatury na powierzchni. I na każdym poziomie, które generują różnicę ciśnień, obserwowaną jako zmiany ciśnienia atmosferycznego, będące częścią systemu pogodowego, które obejmuje tworzenie się chmur. Zatem, choć istnieje kilka warstw atmosfery, które fizycznie się różnią. I poruszają się w różnych kierunkach, to jako masa poruszają się one zgodnie z ruchem obrotowym Ziemi. Nie ma żadnej jasnej fizycznej linii demarkacyjnej pomiędzy atmosferą Ziemi a przestrzenią, ponieważ w rzeczywistości jej górne warstwy stają się coraz cieńsze w miarę wznoszenia się, więc nawet w miejscach, które oficjalnie nazywane są kosmosem, takich jak poziom, na którym orbituje międzynarodowa stacja kosmiczna ISS i wiele innych satelitów, a nawet my tutaj nadal możemy zmierzyć część atmosfery. Jedynie zgadzamy się na sztuczne ustalenie granicy pomiędzy atmosferą a przestrzenią kosmiczną. Ktoś powiedział, również brak paralaksy gwiazd jest istotnym mylącym tropem. Paralaksa jest to różnica w prędkościach przemieszczania się obiektów bliższych i dalszych. Bliższe obiekty są obserwowane jako przesuwające się szybciej, natomiast dalsze wolniej. Istnieje paralaksa gwiazd, ale jest ona niewielka i mierzona tylko w sekundach kątowych. Gwiazdy zmieniają swoją pozycję na nocnym niebie w ciągu roku wraz z obrotem Ziemi. I paralaksa może być używana do triangulacji, czyli pomiaru jej pozycji. Jest to wyjaśnione szczegółowo w innych miejscach. Kolejne pytanie od publiczności. A co z ideą, że woda zawsze znajduje swój poziom? Jeśli ziemia nie jest płaska, to woda na pewno jest. Jak woda może trzymać się kuli, która obraca się z prędkością 1000 mil na godzinę? Woda rzeczywiście znajduje swój poziom, tak jak ma to miejsce na Ziemi. Jednak znalezienie tego poziomu zależy od grawitacji, temperatury wody i poziomu zasolenia, ponieważ one zmieniają gęstość wody i tworzą w niej różne warstwy. Woda jest również atmosferą, tak jak w powietrzu. W oceanach jest również kilka warstw i prądy oceaniczne poruszające się w różnych kierunkach z różnymi poziomami zasolenia i różnymi temperaturami. Wszystko to również wpływa na pogodę, jako część złożonego systemu. Istnieje również czynnik przyciągania grawitacyjnego Księżyca, który wraz ze wszystkimi innymi czynnikami, które właśnie wymieniłam, będzie powodował pływy, dając iluzję, że woda nie osiągnęła swojego poziomu. Jest to uproszczone wytłumaczenie dla zwolenników teorii płaskiej Ziemi, ponieważ oczywiste jest, że woda będąca w ruchu nie jest tym samym, co woda stojąca, a w przypadku oceanów Ziemi woda znajduje się w ciągłym ruchu. Ziemia, jako obracająca się kula, Wytwarza bezwładność, która wyrzucałaby obiekty i wodę, i rzeczywiście tak robiła, i robi to nadal. Ale ma też siłę, która neutralizuje bezwładność, a tą siłą jest grawitacja. Rezultatem połączenia bezwładności i grawitacji będzie strefa, w której będzie równowaga między obiema siłami, tworząc stan spoczynku. Ten nieruchomy obszar to miejsce, w którym wszyscy żyjecie: powierzchnia, woda, hydrosfera i powietrze, atmosfera wokół Was. Wszystkie obiekty lub rzeczy, które nie są w równowadze ze względu na zbyt dużą masę lub jakikolwiek inny czynnik, zostaną ostatecznie wyrzucone z Ziemi, jak na przykład wiele sztucznych satelitów, szczątków orbitalnych. A nawet asteroidy i meteory. One po prostu odlecą, jeśli taka jest dynamika ich ruchu, albo spadną na Ziemię pod wpływem grawitacji, jeśli na dynamikę ich ruchu większy wpływ ma czynnik grawitacyjny. Ktoś zapytał: Ziemia obraca się z prędkością 66,6 tysiąca mil na godzinę. Tak, to jest oficjalna prędkość. Wokół Słońca. A następnie Słońce i Ziemia krążą wokół galaktyki. W końcu Słońce i galaktyka pędzą od Wielkiego Wybuchu z kolejną szaloną prędkością. To co najmniej cztery kierunki ruchu z różnymi prędkościami. Żaden z nich nie jest przez nas odczuwany ani widoczny. A mimo to każdej nocy od tysięcy lat gwiazdy w konstelacjach wschodzą i zachodzą dokładnie w ten sam sposób na niebie. Z precyzją zegarka, nigdy nie zmieniając pozycji nawet o cal. Wielki wybuch nie miał miejsca. To astroteologia wprowadzona jako nauka i wspierana modelem matematycznym, który ją przedstawia, ale który nie odzwierciedla świata zewnętrznego. Więc galaktyki, pomimo że się poruszają, to nie rozszerzają się ani nie oddalają od siebie. Ziemska nauka mierzy tę ekspansję za pomocą światła. Kiedy światło odległego obiektu znajduje się w czerwonym spektrum lub zmierza w kierunku czerwieni, mówi się, że obiekt się oddala, a kiedy zmierza w kierunku niebieskiego światła, to mówi się, że się zbliża. Ponieważ astronomowie widzą więcej czerwieni w świetle pochodzącym z odległych galaktyk, Dochodzą do wniosku, że muszą się one oddalać. To, czego ziemska nauka nie traktuje poważnie, bo nie należy to do konsensusu naukowego, a jest jedynie teorią poboczną, to to, że światło nie jest stałą, jeśli chodzi o mierzenie rzeczy i obiektów w ten sposób, ponieważ przestrzeń nie jest pusta. Jest to ciecz o bardzo wysokich wibracjach, o właściwościach podobnych jak woda. I można ją również nazwać eterem. Nikola Tesla to akceptował, ale oficjalna nauka nie akceptuje istnienia eteru. Gdy światło pokonuje setki lat świetlnych, jeśli nie tysiące, w zależności od obserwowanego obiektu, to traci nie tylko swoją intensywność, ale także wyższe częstotliwości z powodu refrakcji lub tarcia, gdy przechodzi przez eter. To powoduje, że światło staje się zmęczone. Zobacz teorię zmęczonego światła na Ziemi, co prowadzi do iluzji, że obiekt się oddala, ale to tylko iluzja. Czasami można zmierzyć ruch odległego obiektu, obserwując zachowanie emitowanego przez niego światła, ale ze względu na ten dodatkowy czynnik zmęczonego światła, który należy wziąć pod uwagę, to metoda ta jest bardzo ograniczona i podatna na błędy. Kiedy poruszasz się lub obracasz w idealnej synchronizacji i równowadze z tym, co cię otacza, nie czujesz swojej prędkości, ponieważ nie masz żadnych punktów odniesienia. Najlepszym przykładem tego jest sytuacja, że gdy lecisz samolotem. To twój napój się nie rozlewa i możesz iść po pokładzie, nie czując żadnej prędkości. Możesz to zaobserwować również w samochodzie. Tutaj jest to samo. Nie czujesz prędkości, ponieważ poruszasz się ze wszystkim, co cię otacza. Dlatego nie czujesz żadnych efektów. Tak samo jest z Ziemią i z iluzją braku paralaksy, o której była mowa w poprzednim pytaniu. Paralaksa jest bardzo niewielka. Paralaksa to w skrócie mierzony ruch gwiazd, ponieważ wszystkie gwiazdy, konstelacje i zasadniczo całe to ramię galaktyki porusza się wraz ze Słońcem, układem słonecznym i wszystkim, co znajduje się w środku. Dlatego odległość do innych gwiazd i ich położenie na nocnym niebie przez tysiące lat pozostają niemal takie same. Istnieje tylko mała różnica i ruch. To jest znowu jak z przykładem osoby w samolocie tylko dlatego, że duże konstelacje gwiazdy układy słoneczne i wszystko w nich poruszają się z tą samą prędkością skoordynowane i w doskonałej harmonii ze sobą więc efekty prędkości nie są odczuwalne ponieważ są względne. Świetnie, dziękuję. Ostatnie pytanie od widza: Jak to możliwe, że z Ziemi widać Merkurego i Wenus na nocnym niebie? Dzieje się tak po prostu dlatego, że Wenus i Merkury nie są umiejscowione bezpośrednio przed Słońcem, ale tylko znajdują się w tym kierunku. Więc to, co widzisz, to światło słoneczne odbite od ich powierzchni. Więc nawet jeśli są skierowane w stronę Słońca, to możesz je dobrze zobaczyć, ponieważ znajdują się po jednej lub drugiej stronie Słońca, w zależności od ich pozycji orbitalnej w układzie słonecznym. Tłumaczyła Marta. Czytała Agata. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.